Dzień dobry. Paweł Musztata, ja dzwoniłem. Krzysztof, miło mi. Tak się zastanawiałem, mówię, co to jest, ale tak domyśliłem się, że to pewnie jest jako ochronne. No oczywiście, no widzi pan. No. Tutaj są takie odpryski, zabezpieczyłem, bo jak się jeździ teraz po tych naszych trasach, no to sam pan wie, co się dzieje. Kamyczki, odpryski. No. Auto wciśnięte jak sardynka w puszce. Mogę sobie go tak dookoła. No jasne, proszę bardzo, proszę zobaczyć dookoła. Maskę sobie otworzę. Tak, zaciski widzi pan, że widziałem. Idealnie do spodni dopasowany kolorek. Pan też musi sobie to dopasować. Widziałem właśnie. Duży plus. Duży plus. Proszę, proszę, ostrożnie tylko, tak. Bo tutaj sąsiada samochód. Znam aż wszystko na pamięć, więc długo nie będę na pewno oglądał. Proszę patrzeć. Auto jest tak w oryginale chyba, tak? Pan pisał, że... No chcemy go sprzedać, bo potrzebuję kupić dwa samochody teraz mieć i nie chciałbym się z nim rozstawać. No, pasek rozrządu jest zrobiony. Widzę właśnie 206 tysięcy, czyli całkiem niedawno dosłownie. Ale to już... Silniczek wyczyszczony, proszę pana. Jak zawsze, elegancko. Audi raczej nie cieknie, tak może gdzieś być jakieś przypocenie, ale... Nie, proszę pana, no tutaj ja już nim trochę jeżdżę i żadnych problemów nie ma. Możemy odpalić, może pan zobaczyć. No to, już tutaj... później przejedziemy się, to zobaczyłem, zobaczyć właśnie działanie skrzyni biegów tak naprawdę. Opona jeszcze też w miarę na tym 18. No nie są nowe, ale to jeszcze pan sobie spokojnie tam sezon pojeździ, tak? Tak, czyli parkowania jest, wyposażenie całe działa, nie? Wszystko działa, proszę pana, wszystko. Od świateł po wycieraczki, kierunki. Proszę patrzeć, oglądać. Auto wygląda naprawdę fajnie. Przerażają mi trochę te pasy z taśmy, ale zapobiegawczo klient to zrobił. O, ja może pomogę, żeby nie porysował się lakier. O, dokładnie. Proszę zobaczyć, no to jest naprawdę kawał bagażnika. Kawał byka. Tak, tutaj mamy... koła nie ma, jest zestaw naprawczy. Zamykamy. A i hak jeszcze, nie? Mhm. Tak naprawdę średnio mam się do czego przyczepić. Już go w sumie kupiłem, ale... to trzeba jeszcze pojeździć. No jak się panu jedzie? Nie no, uwielbiam ten samochód, więc jakby... Czuję pan moc. Czuję, no moc jest akurat taka wystarczająca w dwulitrowce, bo to jest 190 koni. Tak. Więc jakby, nie wiem, ja tam nie potrzebuję dosłownie więcej, tak? Bo znam te samochody, one jak się jeździ normalnie, to schodzi spalanie do piątki. Tak naprawdę, nawet w automacie, a jak się nawet tam szybciej jedzie, no to 8 często nie przekroczy tak naprawdę. Także no, słyszy pan silniczek, że radzi sobie. Tak, no, raczej tak musiał być wyjątkowo styrane życie, żeby go tam zajechać przy tym przebiegu tak naprawdę. No, spróbuję pan sobie tak jeszcze przyspieszyć trochę to. Oho, widzi pan jak... O, to jesteśmy sami w drodze. Tak. Widzę, że on zna ten typ samochodu, więc nie będzie problemem szybkie dojście do porozumienia z ceną. Mamy zwiedzanie Gdyni. Tak, jest już. Ten cały system mi jest taki, jakby wsiadasz do tego samochodu i pierwszego intuicyjny dnia taki. Intuicyjny. No tak, od razu, tak. Po prostu wiesz, gdzie co jest, no, jak tego jest używać i to też jest fajne. Stara niemiecka dobra szkoła. Klimatyzacja też dobrze działa. Bo... Tak, czuję właśnie, no dwustrefowa, fajnie. Wszystko działa, podgrzewanych foteli nie chce mi się dzisiaj sprawdzać. No tutaj jeszcze ten podłokietnik jest, wie pan, fajny, bo tutaj tak, on jest dość szeroki, jak pan widzi. Tak. I dwie osoby pasażer tak, można osoby, też oprzeć, jak pan widzi, nie, jakby sobie nie przeszkadzają. Fajnie się gada, ale wypadałoby coś urwać. To jaka decyzja? No ja jestem na tak, no kwestia ceny, tak, bo mówię, ja tak trochę sceptycznie, ja nie, od razu mówię, że ja to biorę do dalszej sprzedaży tak naprawdę, bo jakby... A to ma pan powietrza na to tutaj jeszcze, wydaje mi się. No, ja bym tutaj zaproponował 9 dyszek. Bo... Nie no, 9 dyszek to nie. Byłem przekonany, że negocjacji nie będzie. To jest dobra cena za ten przebieg, bo tam kolejka się nie ustawia, z tego co widzę. No bo odjechaliśmy kawał drogi, to kolejki nie widać. No, dokładnie. Proszę pana, 9,5. 95 i załatwiamy, odjeżdża pan samochodem. Albo mnie pan tutaj wysadzi. Kurde, to oczywiście, że pieniądze. To jest taka... Zróbmy jeszcze, jak mi zostanie na tą polerkę 5 stówek, 94 500 i no, nie będę się tu stękał i płakał, no. 500 zł na polerkę i obydwaj będziemy zadowoleni. Będzie cena taka, no, na szybko, wydaje mi się, że bardzo dobra. No. 94 500, ale jedziemy na mrożoną kawę pastową. No nie ma problemu, nie ma problemu. Wypiszemy sobie faktury, oczywiście. Dobra. Tak. Mi cena pasuje. To się dogadaliśmy. 4,5. Daj Boże, żeby coś na tym zarobić.